Szok i niedowierzanie. Dzisiaj przedstawiam przepowiednię siostry Łucji, która mówiła o tym, że dojdzie do wybuchu III wojny światowej, a Rosjanie dojdą aż do Atlantyku. Rosjanie podbiją praktycznie tutaj świat i dojdą do Atlantyku. Dzisiaj przedstawię szokującą przepowiednię. Rosja będzie prowadziła także walki na Ukrainie, ale czy zaatakuje Polskę? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawiam szokującą przepowiednię. Niektórzy mówią wizja, a niektórzy nawet mówią, że to jest orędzie, tak jak w Medjugorje, wizja tak naprawdę siostry Łucji z Fatimy, która przepowiedziała właśnie wojnę i że Rosja praktycznie podbije Ukrainę, podbije Europę i dojdzie do Atlantyku. Zacytuję tutaj tą przepowiednię siostry Łucji, wizję. Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski. Dopiero kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainie, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Spalona ziemia, popioły miast. Wyobraźcie sobie, czyli praktycznie tutaj te miasta zostaną doszczętnie zniszczone. Dobra, i teraz dalej ta przepowiednia. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie. Czyli tutaj byśmy mogli wskazywać na to, że sojusznicy tak naprawdę Rosji zdradzą ją w momencie takim ostatecznym, tak? Kiedy dojdzie do wojny albo kiedy Rosja poprosi ich o pomoc. No szokująca tutaj wizja, no ale widzimy tutaj, że Rosjanie dojdą Atlantyku, tak właśnie siostra Łucja mówi, tak? Że Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, czyli Ukraina zostanie zajęta. No wiemy przecież, że te walki praktycznie na Ukrainie mają już miejsce. Został dokonany aneks Krymu, tak? Włączenie praktycznie tego Krymu. Mieliśmy sytuację, czy mamy cały czas sytuację, walki regularne na wschodzie tak naprawdę Ukrainy, gdzie tam niby teoretycznie są jakieś ludziki, tak, które walczą, czy jacyś separatyści, tak, tylko oni są uzbrojeni, skąd by mieli pieniądze na to uzbrojenie? Wiadomo, że oni muszą po prostu być w jakiś sposób inspirowani przez Kreml czy przez Rosję. Przynajmniej tak media tutaj mi informują, no bo to jest mało prawdopodobne, żeby, nie wiem, jakaś grupa mieszkańców wschodniej Ukrainy chciała się odseparować od reszty państwa i zaczęła walczyć przeciwko swojemu państwu. Natomiast właśnie tutaj ta wizja mówi w ten sposób. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainie, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Czyli jakby Rosjanie w odwecie za to, że nie będą mogli zdobyć jakieś państwo czy miasta, będą je doszczętnie niszczyć, tak żeby nawet tutaj obywatele czy mieszkańcy Ukrainy, jeżeli będą chcieli potem odbudować te miasta i wsie, no to one będą kompletnie zniszczone. To samo, co miało miejsce praktycznie z Warszawą po II wojnie światowej, tak? Warszawa była kompletnie zniszczona, kompletnie, tak? Praktycznie tutaj wysyłano cegły z całej Polski przywożone na odbudowę Warszawy. No rzecz nieprawdopodobna, ale tak rzeczywiście było. I teraz tak, przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, mała podstępne traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie. I teraz zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez miłosierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy, ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność. No to dosyć ciekawa tak naprawdę wizja. Wiemy o tym przecież, że no tutaj gdyby nawet na przykład doszło do wybuchu wojny, to wojska praktycznie dostałyby się pod granicę niemiecką, tak, polsko-niemiecką, no bo dalej by się obawiały, tak, czy wojska rosyjskie, czy też po prostu innego przeciwnika. Teoretycznie nie powinny Polski też zaatakować, tak, bo Polska jest jakby w Unii Europejskiej, w NATO i tak dalej. Natomiast na pewno tutaj wojska by przeciwnika zatrzymałyby się na granicy właśnie polsko-niemieckiej, tak, tam już by się bali wkroczyć, bo to by mogło rozpętać istne piekło. Natomiast zobaczymy sobie tak, że zaznają też klęski Ukraina i Litwa, w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Czyli można powiedzieć, że z tych wszystkich państw byłych postradzieckich Łotwa i Estonia będzie stosunkowo bezpieczne, tak? Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez miłosierdzie Boże. Pozostanie Polska, tak? Czyli Polska właśnie by pozostała, ponieważ byłaby chroniona przez to miłosierdzie Boże. No tutaj różnego rodzaju wizje i przepowiednie mówią właśnie o tym, że gdyby nawet doszło do wybuchu III wojny światowej, to Polska nie będzie w jakiś sposób istotny zniszczona, także Polska będzie po prostu... może nie uratowana, ale nie będzie brała tutaj czynnego udziału, nie będzie tak zniszczona, no to byłaby świetna informacja, tak, bo znamy historię, to praktycznie zawsze ta Polska była mocno zniszczona, tak, przez te wszystkie lata. Nie wiem, czy którekolwiek państwo na świecie poza Polską było tak zniszczone, czy brało udział w tylu praktycznie konfliktach, tak, no bo jakby Polska też jest łącznikiem, tutaj Niemcy, czy Rzesza, czy po prostu tutaj Rosja, tak, i to jest ten łącznik też jakby miejsce ciekawe dla mocarstw ze względów geopolitycznych, tak, bo też jest możliwość później wyprawy na państwa skandynawskie i tak dalej. No i teraz tak, miłosierdzie Boże, pozostanie Polska, Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. No i tutaj rzeczywiście tak, od południa z Iraku uderzą Amerykanie. Wiemy, że przecież Amerykanie tutaj wojska stacjonowały praktycznie w Iraku, że tam miała miejsce walki, wojna. Te wojska cały czas praktycznie stacjonują. Też są praktycznie wojska, które znajdują się na Bliskim Wschodzie, tak? To jest teren Syrii. Pomimo tego, że działania wojenne w Syrii zakończyły się, to i tak po prostu wojska praktycznie amerykańskie nie opuściły tego terenu, tak? Tak samo wojska rosyjskie. To mogło oznaczać, że te wojska właśnie się przegrupują, albo też te wojska przygotowują się do kolejnych działań zbrojnych. No dosyć ciekawa sytuacja. Czyli od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy, ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność. No i teraz zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję, królową świata, w wielu objawieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, tak? Tak właśnie tutaj by miało to wyglądać. No szokująca wizja. Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez miłosierdzie Boże. No właśnie, czyli tutaj tak naprawdę wszelkie katastrofy naturalne mogą doprowadzić do tego, że działania wojenne zostaną zastopowane, tak? Ludzie przestaną prowadzić wojny, bo nie będą szukać po prostu wroga czy przeciwnika w drugiej osobie, tylko będą musieli uporać się z wszelkiego rodzaju kataklizmami naturalnymi. No dosyć szokująca tutaj wizja. Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii, okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuch Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze, popiołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołują potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodują największe zniszczenia brzegów Europy oraz obu Ameryk, mniej w Ameryce Południowej i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin, potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegną Holandia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną zalane morzem, które wtargnie w Dolinę Renu. Tak to właśnie by wyglądało. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No miejmy nadzieję, że ta wizja przerażająca, tak naprawdę ten scenariusz, czarny scenariusz się nie zrealizuje, ale to jest przepowiednia właśnie siostry Łucji, siostry, która miała po prostu, doznała tej wizji, miała kontakt praktycznie, czy moce nadprzyrodzone, można powiedzieć moce tutaj jakby jasnowidzenia. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie.